nieładne słowo dzisiaj, które się przypisuje każdemu, kto szkoli, kto uczy, a tak naprawdę coach po polsku to trener, czyli trener zdrowia. Ja skupię się dzisiaj na odżywianiu, bo to jest moją rolą. Wiem, że Pani macie już kwestie fitnessu, kwestie nowych walkingu zapewniono, także nie ja dzisiaj, chociaż pewnie gdzieś będzie się to przeplatało. Zacznę od zupełnych najpodstawowych. Żeby być zdrowym, trzeba zacząć od tego, co daje nam zdrowie. Przede wszystkim zdrowie daje nam czysty organizm, który ma w sobie tylko to, co jest dla nas wartościowe, tylko to, co daje nam energię. A my niestety w dzisiejszym świecie wrzucamy różne rzeczy, czy świadomie, czy mniej, czy bardziej świadomie. Czyli zacznijmy od podstawy. Dzielimy nasze żywienie na trzy podstawowe etapy. Pierwszy etap to jest etap oczyszczania organizmu. Szumnie brzmi, może być bardzo proste. Drugi etap to jest etap odżywiania organizmu. A trzeci etap, który później daje nam energię, to jest regeneracja. Czyli trzy podstawowe etapy. Zacznijmy od pierwszego, czyli oczyszczania organizmu. Co to znaczy? Oczywiście możemy oczyszczać organizm poprzez różne diety oczyszczające, poprzez używanie różnych środków, ale najlepiej zacząć od bardzo prostej, podstawowej rzeczy, od której część z Pani dzisiaj zaczęła, czyli od wody. Dlaczego ta woda jest tak istotna i tak potrzebna? Wiecie Panie, z ilu procent wody się składamy? 67. Norma dla kobiet jest od 45% do 70%. Czyli mamy bardzo duży zakres, ale mówimy o tym, że kobieta 60% to jest ok. Te schematy, które widzimy, czy na Facebooku, czy gdzieś, że człowiek składa się z 70% z wody, zgadza się, dotyczy to mężczyzn. My kobiety może mamy troszeczkę więcej tkanki tłuszczowej w naturze. Nie mówię o tej nadmiernej, tylko tej, która wynika z przynależnej nam tkanki tłuszczowej, a ona zawiera mało wody, czy procent mogą się zmienić. Pani, która ma 80 lat, może mieć tej wody 45%. Pani, która ma 20 lat, powinna mieć 60%. Czyli z wiekiem ten procent wody troszeczkę może się zmieniać. Ale jeżeli któraś z Pani będzie miała lat 80, a będzie miała 60% wody, to tylko z korzyścią dla niej, to znaczy zachowuje się jak 20-latka, przynajmniej wiotkańc. Czyli mamy pewien zakres, wiemy już do czego dążymy. Niestety ostatnio modne się stało, nie wiem z jakiego powodu, przez ostatnie 10 lat mówienie, że my mamy za dużo wody i chodzicie Panie czasem do dietetyków czy do osób, które zajmują się odżywianiem i zdarza się, że mówią, o Pani tej wody jest za dużo. Szczerze mówiąc, przez 8 lat zajmuję się stricte odżywianiem. Od 20 lat jestem pielęgniarką, zajmuję się profilaktyką choroby, czyli zachowaniem zdrowia. Ani jeden raz przez całe moje życie nie zdarzyło się, żebym miała osobę na konsultacji, która ma za dużo wody w organizmie. Wszystkie osoby mają albo w normie, albo mają za mało wody. Dlaczego nam się mówi, że mamy za dużo wody? Ze względu na to, że mamy na przykład obrzęki. Zdarza nam się wieczorem mieć opuchnięte kostki, uczuć się takie, że jesteśmy ociężali. Tak naprawdę nie wynika to ze zbyt dużej ilości wody. To wynika ze zbyt małej ilości wody, a wtedy nasz organizm będzie robił wszystko, żeby zatrzymać tą zonę. Gdybym miała porównać, jak to wygląda. Możecie Pani mieć staw, w którym woda stoi i ten staw będzie zamurony. Tam woda będzie cały czas. Jak naleje się i będzie padał deszcz, doleje się trochę więcej wody, ale ona cały czas stoi. Natomiast może być też wąs strumyk górski, w którym ta woda będzie przepływać cały czas i ona wtedy będzie czysta. I tak samo jest w naszym organizmie. Jeżeli my pijemy odpowiednią ilość wody, to nasz organizm przepłukuje się i jest czysty. Jeżeli nie damy naszemu organizmowi wody, on się zrośnie jak tym lekkim deszczykiem raz na jakiś czas, to wtedy niestety ta woda będzie zostawać w organizmie, zalewać. Nie będzie miała siły wyrzucić tej brudnej wody. Ona będzie cały czas brudna, zalegała. A co znaczy brudna woda? To są wieczorne obrzęki. Proszę zwrócić uwagę na bardzo jedną,
pierwsza sprawa. Bez tego tematu mówienie o czymkolwiek dalej, o tym, jak będziemy się odżywiać, czy to jest zdrowe, niezdrowe, to nam sprzyja, nie sprzyja, nie ma najmniejszego sensu. Czyli to jest baza i podstawa. Gdyby Pani nie zaczęły od wody, to ja mogę równie dobrze wyjść stąd i nie mówić nic dalej. I chciałabym, żeby to Pani sobie zapamiętała. Co dalej z tą wodą? Jest przynależna ilość. Czyli bardzo prosto, wiecie Pani orientacyjnie przynajmniej ile ważycie? Mam dwa przeliczniki. Dla osób, które chcą swoją wagę utrzymać, dobrze się czuć, jednocześnie nie przesadzić ze zmarnałą z dużą ilością wody, przeliczają sobie Panie 0,3 litra na 10 kg masy ciała. Czyli osoba, która waży 50 kg, potrzebuje 1,5 litra wody dziennie do wypicia. Osoba, która będzie ważyć 100 kg, ale to będzie waga dla niej dobra, czyli nie potrzebuje się odchudzić, tylko 100 kg to jest jej waga, na przykład u mężczyzny to się zdarza, to będą 3 litry wody dziennie. Inny przelicznik mamy u osób, które chcą zmienić swoją wagę, czyli w tym momencie zmniejszyć, obniżyć swoją wagę. Jeżeli chcemy się odchudzić, jak to się mówi zazwyczaj, to robimy przelicznik 0,4 litra na 10 kg masy ciała. Czyli proporcjonalnie osoba 50-kilogramowa to będą 2 litry wody, osoba, która waży 100 kg to będą 4 litry wody dziennie. I teraz powiem od razu, zanim to pytanie padnie, czy to liczymy wszystkie płyny? Nie, nie liczymy wszystkich płynów. Jeżeli by miała Pani jako pacjentki w szpitalu i robiła Pani coś, co się nazywa bilansem wody, czyli ile spożywacie, ile wydychacie, wydalacie i tak dalej, to bym wszystko liczyła. Od zupy począwszy, przez kompot, który byście dostały do obiadu, po wodę. W momencie, gdy mówimy o profilaktyce, mówimy tylko i wyłącznie o wodzie, możemy w to wliczyć ewentualnie niesłodzone herbaty ziołowe lub owocowe. Czyli herbata czarna nie wchodzi tu. Kawa nie zgadza się. Zupa, kompot przy obiedzie też nie. Tego nie liczymy. Czyli woda, woda. Dlaczego? Prosta rzecz. Jeżeli chcecie się Pani umyć, wykąpać, to spróbujcie to zrobić kawą, herbatą albo kompocikiem posłodzonym. Kleić się. Nie da się tego zrobić, żeby być czystym. A w środku potrzebujemy się tak samo umyć, jak się myjemy na zewnątrz. A czym się myjemy? Wodą na zewnątrz, czyli też wodą potrzebujemy się umyć w środku. Teraz prosić Pani może powiedzieć, no dobrze, ale w takim razie my się myjemy jeszcze jakimś środkiem, nie tylko wodą. To ten środek, którym my się mamy umyć od środka, to jest błonnik i o tym błonniku będziemy chwilę później. To jest nasza szczotka ryżowa, to jest nasz proszek do szorowania. Nic więcej nam nie potrzeba. Jaką wodę pić? Na początek jakąkolwiek byle pić. W momencie, gdy już Pani wprowadzicie sobie nawyk picia wody, ja myślę, że tutaj to troszeczkę teoretyzuję, bo Pani wszystkie pięknie pijecie wodę i na pewno sobie z tym już świetnie radzicie. Jak wprowadzicie Pani to, że pijecie tą wodę, że to nie jest oj fuj, ja tej wody nie chcę, tylko pijecie wodę, zaczynamy wprowadzać zasady. Pierwszą podstawową zasadą, która też jest nie do ominięcia, jest rozpoczynanie dnia od wypicia minimalnie szklanki wody. Jeżeli pijecie Pani, pijacie leki, bo zdarza się, że na przykład Pani zażywają etyrops, który trzeba jako pierwszy po powstaniu i wtedy nie popijamy dużą ilością wody, zrobić sobie 15 minut przerwy i wypić pełną szklankę wody. Ja jestem zwolenniczką wypijania dwóch szklanek, ale to już do Pani zależy, jak chcecie sobie zacząć. Dlaczego potrzebujemy tę szklankę wody? Powolutku budzimy przewód pokarmowy. Już śniadanie, które będziecie Pani musieli jeść, będzie bardzo fajnie ten przewód pokarmowy rozbudzony tą szklanką wody. Czyli lepsze trawienie, czyli mniej boczki, a więcej w energii. Czyli od bez wody nie zaczynamy dnia. Proponuję również to wprowadzać u dzieci.
Żadne kompociki, żadne soki, żadne herbatki, tylko nauczcie Panie swoje dzieci pić wodę. To jest najlepsza inwestycja w zdrowie własnej rodziny. Może być ciężko, jeżeli macie już dzieci, które są trochę starsze, bo powiedzą, przez 15 lat nie musiałam pić wody rano, a teraz mama wymyśliła sobie, że coś takiego mam robić. Nie od razu Kraków zbudowano, nie da się zrobić wszystko w jednym momencie, ale myślę, że warto próbować po jakichś 3-4 miesiącach. Zaczyna się coś dziać w domach i ta woda się pojawia. Można zrobić bardzo prostą rzecz. Nie kupować innych rzeczy do picia. Wtedy siłą, z racji przymusu będzie to woda do picia. Jeśli chodzi o dalszy dzień wody, będę trzymać się tego przykładu pani, która waży 50 kg, czyli potrzebujemy te 1,5 litra wody dziennie, bo nie ma potrzeby się odchudzać. 1 litr wody, czyli z tych 1,5 litra wody, pierwszy litr wody dobrze, żeby był wypity do godziny 13, a po południu już możemy mniej wody pić. Dlaczego? Nasz organizm od godziny 4 rano do godziny 12 w południe 13 jest nastawiony na oczyszczanie tego, co w nocy się tam wytworzyło przez przemianę materii. Potrzebuje, żebyśmy wyrzucili właśnie wodą wszystkie metabolity, czyli to, co się tam nagromadziło w komórkach i między komórkami niedobrego. I jeżeli nie wypijemy przed południem, ale po południu sobie przypomnę, kurczę, miałam 1,5 litra wypić, to ja to zrobię po południu, nie będziemy mieć tego samego efektu. Czyli to nie jest prosta matematyka, że 1,5 litra to równa się 1,5 litra. Nie, 1,5 litra przed południem, czyli ten litr przed południem, 1,5 litra po południu, to jest zupełnie co innego niż 0,5 litra rano, a litr po południu. Po południu po prostu to przesikamy, a nie wyczyścimy. Rano wyczyścimy i będziemy zdrowsze, będzie więcej energii. Zobaczycie Panie, że to przekłada się bezpośrednio na samopoczucie. Wystarczy 3 tygodnie takiego zachowania i już widać więcej energii. Także tu ten system picia, można sobie to ustalić, jeżeli jest kłopot jeszcze z piciem wody. Telefony komórkowe prawie każdy już dzisiaj ma przy sobie. Nastawiać sobie sygnał telefonu, żeby dzwonił co godzinę, przypominał nam o tym, że mamy się napić. To jest podstawowa zasada. I część z pań, które jeżeli nie mają nawyku picia wody na tę chwilę, to od tego zacznijcie i to wystarczy. Ale jeżeli chcecie Panie już coś więcej, to jeszcze dołączamy do tego pory picia między posiłkami. Czyli pijemy do 1,5 godziny przed jedzeniem i 1,5 godziny po jedzeniu. Dlaczego? Bo nasz żołądek potrzebuje trawić. I jeżeli my go rozrzedzamy, to enzymy trawienne i sok żołądkowy jest rzadszy i gorzej nam się trawi. Jeżeli zjedliśmy, to nie powinniśmy tego rozcieńczać wodą. Tylko zjeść, a wodę napić się wcześniej. Wiem, że to jest to, co mówię, to jest w tym momencie herezją prawie, bo w naszym świecie, gdzie byliśmy wychowani na kompotach, na popijanie jedzenia, to zmiana tego jest bardzo trudna, ale warto, naprawdę warto zmienić. Jeśli chodzi o wodę, czy woda butelkowana, czy woda zielona, czy woda mineralna, czy woda ze studni, czy jakaś inna. Mogłabym wchodzić w to, czy zasadowa, czy redox i tak dalej. Pomijmy te wszystkie sprawy. Zacznijmy od bardzo prostej rzeczy. Pijmy wodę, jaką lubimy, jaka nam smakuje. Warto nie przyzwyczaić się do jednej wody, jeżeli pijemy wody butelkowane, tylko kupować sobie różne. Dlaczego? Bo na każdej wodzie mamy skład mineralny. Jakbyście zwróciły Pani sobie uwagę, to każda z tych wód ma troszkę inne wartości. I jeżeli my dajemy różnorodnie, to tak jakbyśmy jedli też różne owoce. Możemy jeść całe życie tylko jabłko i będziemy mieć z tego jabłka jakieś tam wartości, ale możemy jeść raz czerwoną woreczkę, raz czarną, raz jeszcze coś innego. I każdy ma tak inne witaminy. Z wodą jest podobnie. Każda ma troszeczkę inny skład. Proszę sobie wybierać takie, które Panią odpowiadają. Czy gazowana, czy nie gazowana? Lepiej nie gazowana, ale jeżeli patrzycie Pani na nie gazowaną i ona jest twój,
przechoruje do zdobycia wody. Czyli te wody, które są typu muszynianka, wyliczanka, wody, które są gazowanymi naturalnie, ona nie ma problemu, jeżeli tylko nie macie problemu gastrycznych. Także temat wody na tę chwilę jest podstawowy i od tego tematu będziemy przechodzić do następnego, czyli do błonnika, bo jesteśmy na tym pierwszym schodku, czyli mamy teraz jeszcze cały czas oczyszczanie. Przygotowujemy naszą organizm do oczyszczania wody. Czyli wiemy już, że wypłukujemy, że zrobiłyśmy ten prysznic od środka, mamy świeżo. Tylko, że jeżeli tam nam zaległy pewne rzeczy, a przez lata zalegają, to samą wodą nie wypłukamy. Bardzo często w opisach w internecie jest: zacznij pić wodę, przestaniesz mieć zatarcia. To niestety nie jest tak. Może pomóc, ale jeżeli te zatarcia już są 5-10 lat, to sama woda nie wystarczy. Bo woda może pomóc w zatarciach, jeżeli jest kwestia tylko tego, że brakuje nam natęcznienia tego, co tam zalega w jelicie gruby i pomoże wytrwać. Ale najczęściej jest tak, że jeżeli miałyśmy przez x lat problem z wypróżnianiem, to między kosunkami jelitowymi zaległo nam bardzo dużo tego, co nie powinno zalegać. I to się poprzyklejało. I my potrzebujemy teraz troszeczkę drastyczniejszej metody, bo wodą tego za nic nie rozmiękczymy. I potrzebujemy błonnika, czyli tego drapaka, który nam to wyczyści. Błonnik wprowadzamy bardzo powoli. Dlaczego? Bo jeżeli nie byliśmy przyzwyczajone do picia wody i powoli to wdrażamy, a damy dużo błonnika, to kosunki jelitowe, które nam pozwalają na to, że się przesuwa cały pokarm przez jelita, pomimo że my będziemy tam miały dużo więcej tego wszystkiego do wyrzucenia, nie będą miały siły przepchnąć. Czyli co? Mamy jeszcze większe zaparcia niż do tej pory. Czyli pijemy wodę, jemy błonnik, czy w postaci naturalnej, czy suplementacyjnej, i jest gorzej niż było. No i nieciekawie. Tylko czy to będzie trwało długo, czy nie? Jak będziemy powoli wprowadzać błonnik, to będzie trwało 3 do 4 tygodni. Będziemy kleły na tą panią, która miała wykład i mówiła nam: pijcie wodę, jedzcie błonnik, bo w toalecie będziemy spędzały dużo czasu i to jeszcze niekoniecznie efektywnie. Ale jak już nastąpi ten jeden dzień, gdzie na tym tronie spędzimy dużo czasu i wszystkie brzydkie słowa, które nam się przypominają, to wypowiemy, to okaże się, że jak wyrzucimy to wszystko, to tego dnia będzie dobrze. Czyli wyrzucamy śmieci, jest ok. Błonnik na pewno ten jedzony w warzywach i jedzonych owocach nie wystarcza. Dlaczego? Bo jeżeli byśmy chciały taką ilość błonnika zjeść, żeby w warzywach i owocach nam to wystarczyło i w zbożach, to musiałobyśmy mieć bardzo dużo kalorii. A wiemy już, że te kalorie nie do końca nam sprzyjają. Wobec czego, jak sobie ten błonnik dołączyć? W okrepach, w ostropeście, nie wiem, czy kojarzycie Pani ostropes, super. Ostropes to jest coś, co powinniśmy stosować, ale miesiąc stosować, zrobić miesiąc przerwy. Znowu miesiąc stosować, miesiąc przerwy. Dlaczego? Bo ostropes świetnie oczyszcza naszą wątrobę, ale potrzebuje też pewnego rytmu czasu, żeby ta wątroba miała czas sama sobie troszeczkę. To, co jej wyrzuciliśmy, żeby ona wyrzuciła sama, zrobić przerwę i znowu zaczynamy dalej. Czyli jeżeli miała Pani podać jakąś receptę, a nie ogólniki, to zaczynamy dzień od śniadania, do którego albo dosypujemy sobie, jeżeli to są jakieś śniadania, gdzie możemy sobie wymieszać otręby, ewentualnie wzięcie otrębów w odrobinie wody, rozcieńczenie, wybicie typu jak lekarstwo. Proszę, łyżkę stołową. I teraz tak, mamy otręby żytnie, mamy otręby przerwy, mamy otręby gryczane. Jeżeli nie macie Państwo problemu z glutenem i nie jesteście na diecie bezglutenowej, to proponuję otręby owsiane. Jeżeli potrzebujecie Pani dietę bezglutenową, to otręby gryczane. Otręby pszenne mniej, ze względu na to, że sama pszenica nam troszeczkę utrudnia trawienie w przewodzie pokarmowym i fajnie by było na jakiś czas sobie z tą pszenicą troszeczkę
dać spokoju, przynajmniej w takiej formie, której nie potrzebujemy. Także mamy już do śniadania, wiemy, że dajemy potrawy. Gdzie znajdziemy jeszcze błonnik? Błonnik to tak naprawdę węglowodany, czyli warzywa, owoce, kasze, ryże, makarony. Warto wprowadzić sobie metodę sprawdzania w lodówce, przepraszam, nie w lodówce, tylko w kuchni, co mamy napisane z tyłu na opakowaniu. I na przykład na makaronie będziemy mieć napisane zawartość błonnika w 100 gramach. W ryżu będziemy mieli napisane zawartość błonnika x w gramach. Tak samo w otrębach i innych produktach. Proszę jedno, zwracajcie Pani uwagę na opakowania i to, co jest z tyłu napisane, a nie to, co Pani napisze z przodu. Duża zawartość błonnika. Później się okazuje, że duża zawartość znaczy 1,6 grama. Reklama czyni cuda. My nie sprawdzamy, ufamy w to, co jest napisane, a napisać mogą wszystko. Płatki fit. Płatki fit, które mają tyle cukru, żeby oddzieliły nas wszystkich na cały dzień w porcji. Ale fit jest napisane. To, co robimy, myśląc, że to jest dobre dla nas, bo my jesteśmy fit, bierzemy takie płatki. Ładne, ładne opakowanie, smaczne jeszcze jest. Możemy się na to nadać. Także proszę. Płatki owsiane najlepiej, żeby nie były błyskawiczne, tylko górskie, jak najbardziej. Mówię tu o tych płatkach takich przetworzonych, typu Fit Lady i tym podobne rzeczy. Ja mówię, tak jak się kupuje płatki owsiane, mieczane, jak mamy jeden i błyskawiczne. Jak najbardziej. Teraz tak, płatki owsiane mają gluten. Tylko nie mają glandyny, które są pszenicy, tylko mają gluten, są glutenowe. Ale to nam nie przeszkadza, jeżeli nie mamy kłopotów z tolerancją glutenu, możemy je stosować. Przy czym też są dwie szkoły przygotowywania płatków. Jedna szkoła mówi o tym, żeby zalać wrzątkiem i poczekać aż namokną i wtedy zjeść. Druga szkoła mówi, wrzućmy sobie do jogurtu, do mleka na zimno, czy tam na bieżąco i zjedzmy. Jedni i drudzy przekrzykują się w tym, które lepsze, które gorsze. Jeżeli będziemy jeść według chińskich receptów, czyli kuchni pięciu przemian, mówimy o tym, że wszystko powinno być na ciepło, przegotowane, przeprażone i za tym przemawiało to, że nasze żołądki, nasze jelita potrzebują dosyć dużo takiego czystego jedzenia, a w płatkach, które są przechowywane dosyć długo, mogą się tworzyć różnego rodzaju grzyby i kreśli. Czyli to zaparzenie powodowałoby, że unikamy zjadania tego, co niekorzystne. Ale jednocześnie wtedy tracimy trochę błonnika, bo każde przetworzenie produktu zmniejsza nam ilość błonnika. Także nie powiem Pani, to jest dobre, czy to jest dobre. Myślę, że tutaj same Pani musicie popatrzeć, jak Wasze organizmy, jak Wasze przewody pokarmowe reagują sobie na daną rzecz i zaufać im, co z czym się dobrze czuje. Także błonnik, pomimo że jest węglowodanem, ma dużo mniej kalorii. Czyli jeżeli mamy zwykły węglowodany, typu jabłuszko, typu gruszka, typu kasza i tym podobne, to każdy jeden gram będzie nam dawał 4 kalorie. Natomiast każdy gram błonnika będzie nam dawał tylko 2 kalorie. Czyli to jest tu węglowodan i tu węglowodan, ale inna wartość kaloryczna. I jeszcze do tego to, ile nasz organizm potrzebuje zużyć energii na to, żeby sobie z tym błonnikiem poradzić i go wyrzucić, wychodzi, że ten błonnik nam ma 0. Czyli nie przejmujemy się za bardzo kaloriami, które są kaloriami z błonnika. Przejmujemy się z węglowodanów, czyli czyścimy sobie codziennie nasz przewód pokarmowy. Jakie jest założenie? Powinno się zjadać błonnika dziennie 24 gramy. Norma jest od 24 do 35 gramów. Tak z ciekawostek w Afryce, gdzie jada się około 60 gramów błonnika dziennie, co jest dla nas w zasadzie nieosiągalne w tej chwili, nie mają chorób jelita grubego, czyli nowotwory jelita grubego i zupełnie nie dotyczą.
dotyczą ich innych chorób, związane z zaniedbaniem i różnych innych rzeczy. Natomiast zupełnie nie ma statystyki jakiejkolwiek choroby jelita grubego. Inaczej to wygląda, jeżeli Afroamerykanie przechodzą do Ameryki i wtedy moment zaczynają inny styl życia i inaczej to wygląda. Teraz oczyściliśmy nasz organizm. Czyli codziennie pijemy wodę, codziennie jemy błonnik. Wiemy, że nasz organizm funkcjonuje dobrze. To nie jest z dnia na dzień, potrzebujemy 3 miesięcy, żeby się dobrze oczyścić. Ale oczyszczamy się, ale jeśli coś trzeba. Mamy 3 podstawowe grupy spożywcze. To są węglowodany, białka i tłuszcze. I wszystkie nam są potrzebne. I mam jedną ogromną prośbę do pań. Zapamiętajcie sobie, panie, że wszystkie diety, które są dietami eliminacyjnymi, czyli wyrzucają jakąś całą grupę produktów, czy to węglowodanów, czy białek, czy tłuszcze, to jest coś, co w konsekwencji krótszej lub dłuższej kończy się źle dla naszego organizmu. Czyli wyżamy naszego źle. Nie ma pani jakiejś dobrostki. To dobra. Warzywa owocowa może być dietą, w której będziemy mieć wszystko. Jeżeli jest dobrze przygotowana. Dlaczego? Bo warzywa i owoce zarówno zawierają węglowodany, jak białka, jak i tłuszcze. Bo właśnie takie orzechy. Mango to jest genialny przykład dobrego tłuszczu. Orzechy to też są produkty tłuszczowe i zawierające białko. Kasze zawierają i węglowodany, i zawierają białka. Rośliny strączkowe. Czyli ta dieta nie jest złą dietą, jeżeli ją świetnie skomponujemy. Tak samo jak mówimy o diecie wegetariańskiej. Czy dieta wegetariańska jest dobra czy zła? Można by się zastanowić, bo dieta wegetariańska stosowana w Polsce jest dietą złą w 80%. Dlaczego? Bo polski wegetarianin zatyka się makaronem. No bo nie mięsa, to on sobie wrzuca makarony i ryż. Oczywiście biały, bo po co brązowy. I wtedy nagle, ja jestem na diecie wegetariańskiej, a ja co chwilę ty? No tak, jak zapycha się cukrem, bo węglowodany to w konsekwencji cukier, no to jest taka, ale jak ma świadomość i wie, że należy odpowiednie proporcje zachować, to wtedy ta dieta wegetariańska będzie bardzo zdrową dietą, ponieważ odkwasza organizm, bo wszystkie białka zwierzęce zakwaszają organizm. Także tutaj jest kwestia wyboru. I teraz tak, może zacznijmy krótko od węglowodanów, przejdziemy do białek i tłuszczy i o co w tym wszystkim chodzi. Do czego potrzebujemy węglowodanów? No mięso, jest kilka miejsc w naszym organizmie, które potrzebują węglowodanów. Czy umiałobyście pani je zjeść? Mózg. Super, mózg to jest pierwszy. Drugie? Chodzicie pani na fitness, czyli potrzebujecie do czego? Mięśnie, super. Mięśnie do wytworzenia energii, bo nie do budowy, tylko do wytworzenia energii. Trzecie miejsce. Przepływa w naszym ciele. Krew, a konkretnie do budowania czerwonych krwinek. Czyli nie byłoby czerwonych krwinek bez węglowodanów. I czwarte, ostatnie miejsce. Możecie się pani nie pomylić, nie domyślić, ale gdybyście się pani domyślili, to byłoby mi bardzo miło. Nie? Co tu mamy? Jak nas powiem? Energii. Komórczej, komórek nerkowych jest zbudowana z... Znaczy potrzebuje węglowodanów, żeby się wytworzyć. Wobec czego tych 4 punktów potrzebuje węglowodany. I dlatego nie możemy sobie pozwolić na dietę bez węglowodanów. Tak? Potrzebujemy ich, żeby nam organizm funkcjonował. Bo czerwone krwinki to podstawa naszego życia. Bez tego nie ma nic. Do czego nam są potrzebne białka? Nie, to pierwsze słowo. Do budowy. Białka przede wszystkim są budulcem i są podstawowo uważane za podstawowy budulec, czyli bez białka nie byłoby życia. Jeżeli byśmy nie jedli białka zupełnie, nie jesteśmy w stanie żyć. Potrzebujemy również do dobrego funkcjonowania, na przykład tu mamy, czyli tarczyca wytwarza hormony. Znowu, białka nam są potrzebne do hormonów. Czyli jeżeli byśmy znowu wykluczyli białka, to mamy kłopot z hormonami.
Czyli białka nam budują, regulują i są transporterami, czyli też potrzebujemy. Jakie jest zapotrzebowanie białek w organizmie? A jak powiedziałam, węglowodanów. Węglowodanów na diecie takiej najmniejszej, gdybyśmy chcieli wyeliminować maksymalnie węglowodany, potrzebujemy 80 gramów węglowodanów. Ale to jest takie minimum socjalne do przetrwania. Białek, znowu zdania uczonych są podzielone, powiem Wam, jak jest ogólnie w książki sprzed 40 lat i diety dalej tak patrzą, a powiem, jak ja widzę to i jak stosuję u swoich klientów i to się sprawdza. Dietetycy mówią, że 0,8 grama białka na kilogram masy ciała to jest wystarczające i to nam będzie ok. Może by i tak było, gdyby ktoś miał idealną sylwetkę, świetnie zbudowany był i tylko na utrzymanie, mówię o kobietach, na utrzymanie masy to tak. Ale jeżeli potrzebujemy coś w naszej sylwetce zmienić, czy ją zmniejszyć mięśniowo, czy ją zmniejszyć, już ten przelicznik będzie się zmieniał. Czyli od 0,1-2 grama na kilogram masy ciała do 1,5 grama. To już będzie indywidualne, wtedy trzeba by to sobie dobrze, indywidualnie dobrać. Nie powiem Pani teraz, że Pani potrzebuje tyle, a Pani tyle. Jeżeli mamy osobę, która jest w okresie rekonwalescencji, czyli była chora, miała wypadek samochodowy i leżała w łóżku, ma odleżyny, bo z jakiegoś powodu miał wylew i jest osobą leżącą, też potrzebuje więcej białka o 20% więcej niż te 0,8. I tutaj jest troszeczkę problemu. Dlaczego? Bo przy osobach, które są chore, pojawia się problem, że często mają chore nerki, czyli potrzebujemy ograniczyć białko, a z drugiej strony my potrzebujemy tego białka. I tu jesteśmy, że tak powiem, troszeczkę uziemieni. Dlatego warto dbać o swoje nerki, pić wodę wcześniej, żeby jakby odpukać przyszła sytuacja, że potrzebujemy zwiększyć podaż białka, to nasze nerki to, żeby wytrzymały i sobie z tym poradziły. Jeśli chodzi o tłuszcz, to z tłuszczem jest taka sprawa, że ten tłuszcz wcale nie jest taki zły, jak mi się wydawało. Była nagonka na tłuszcz swego czasu. Mamy to szczęście, że mieszkamy w Burzynie, w Puchowie, w okolicach, wobec czego mamy dostęp do dobrych jajek z własnych kurników i polecam Pani, które ewentualnie nie mają takich swoich jajek od kury, kupujcie od sąsiadek, a nie kupujcie w sklepie. Jaka jest różnica, pomijając o tej szczęśliwości czy nieszczęśliwości kur, pomijmy te wszystkie cudowności. Jajko, które jest wyprodukowane przez naszą kurę, która sobie biega po ogródku, to jajko jest zapłodnione, bo my mamy też zazwyczaj komputer, który tam sobie z tymi kurami chodzi. I to jajko zmienia zupełnie strukturę chemiczną, która jest korzystna dla nas. Dlatego jest ta wartość. Jajka fermowe, choćby były z tą jedynką czy zerówką, one nie będą. Czy widziałyście Panie w kupnym jajku kiedyś za chlebeczkę? Nie ma. W tych jajkach, które mamy od naszych kur praktycznych każdy. Czyli wartość jajka jest zupełnie inna. Bo jeśli chodzi o białka, tłuszcze węglowodany, te ogólne wartości natomiast jeśli chodzi o tę wartość dodatkową, nie bójmy się jajek, możemy je jeść swobodnie. Jeżeli chcemy schudnąć, oczywiście musimy zwrócić uwagę na ilość jedzenia, ale to każdego jednego, czy jajek, czy innych rzeczy. Także to są takie ogólne zasady, jeśli chodzi o odżywianie. Jeśli chodzi o tłuszcze, które tłuszcze są dobre, a które są złe? Powiem o tych złych, bo dobrych mamy bardzo dużo. Na pewno warto wykluczyć ze swojej diety i z kuchni, i z lodówki swojej rodziny margaryny. Czy margaryny miękkie, czy margaryny twarde, tam nie ma nic dla nas, co by było dobre. I nawet łącznie z tym, że flora, bioaktyw, czy jakieś tam tego typu inne rzeczy, nie przypisuję tylko tej, ale wszystkie te, które obniżają poziom cholesterolu. Drogie Panie, można się oszukiwać i pomyśleć sobie, że jak ja posmaruję kilka razy dziennie tą kanapkę, tą margaryną, to mi się poziom cholesterolu obniży. Ale on się jeszcze lepiej obniży, jeżeli ja zrezygnuję z białego pieczywa i zrezygnuję w ogóle z margaryny.
Także to jest troszeczkę takie nasze oszukiwanie. Oczywiście możemy mówić, lepiej zalać tabletkę i robić to, co do tej pory, ale jeżeli chcemy zmienić nasze nawyki, to wtedy zacznijmy od bardzo prostych rzeczy. Eliminacja rzeczy, które są niewartościowe, na nadłożenie tego rzeczami wartościowymi. I powiedziałam, że z niedobrych tłuszczów tak naprawdę to tyle. Ponieważ tłuszcze zwierzęce typu smalec, typu tłuszcz gęsi, wcale nie są takie złe, jakby się mogło wydawać, jeżeli ograniczymy ich ilość. Na przykład zalecają, żeby jeżeli już musimy coś usmażyć, to że najlepiej smażyć na smalcu, bo on ma wysoką temperaturę topnienia, czyli nie robi się szybko rakotwórczy. Błędem jest smażenie na oliwach. Oliwy się nadają do dodawania do sałatek, do jedzenia na zimno, natomiast nie robimy ich na ciepło. To już lepiej jest z olejów. Możemy używać do tego typu rzeczy olej kokosowy. On się robi coraz bardziej popularny. Używamy go niedużo, ma wysoką temperaturę przepalania i do tego celu może być rafinowany, bo tam są nierafinowane, rafinowane właśnie do posmażenia rafinowany. Wygląda jak smalec, ale nie ma zupełnie smaku, nie nadaje nam żadnego takiego specyficznego smaku. Także można go spokojnie używać. Rzepakowy? Proszę? Rzepakowy. Olej rzepakowy jak najbardziej do smażenia się nadaje. I znowu, jeżeli użyjemy do smażenia sup, jeżeli chcemy sobie robić sałatki, lepiej jest skorzystać z oliwy sojowej albo z oleju rzepakowego z Góry Świętego Wawrzyńca. On jest trochę inny cenowo, ale jakościowo i to tłoczenie jest zupełnie inne i wartość omega 3 do omega 6 jest dobre. Teraz modny, ale słusznie modny jest olej lniany, który zawiera rzeczywiście dobre omega 3, dobrą proporcję, tyle że olej lniany budwilgowy, czyli ten, który musimy trzymać w lodówce i ma niedługą datę ważności. Czyli te takie właśnie już kupne w sklepie, które mamy, że ma do 2016 czy 2017 roku, one smakowo tak, one nas nie otrują, ale nie będą miały wartości. I teraz możemy się zastanowić nad pewnymi rzeczami, bo możemy sobie mówić o bardzo zdrowych rzeczach, my będziemy na kolejnych warsztatach bardziej szczegółowo już wchodzić w to, co warto, co nie warto, ale jest kwestia taka, od czego zaczynamy? Bo ja Pani mogę powiedzieć wszystko, co jest zdrowe, co jest niezdrowe, ale trudno, żebyście wyrzuciły pół swojej lodówki i zastąpiły. Sama w domu nie mam tylko zdrowych produktów. Nieraz ktoś mówi, a Pani dzieci się świetnie odżywiają. Zdecydowanie nie odżywiają się świetnie, ponieważ nie chcą żyć tak jak ja. A uważam, że same muszą dojrzeć do tego, że pewne rzeczy wartości, do pewnych rzeczy dojrzeją same, bo jak ja je przymuszę, to tylko będą poza domem, to zrobią dwa razy gorzej niż ja im zaleciłam, bo to będzie normalny odwrót punktu. W momencie, gdy ja im daję swobodę, one wiedzą, jak ja się odżywiam, a same zaczynają powoli, a to zacznę, a to spróbuję, a to może ja mamo nie będę jadła tej słodkiej czekolady, tylko zjem tą gorzką, bo ona taka trochę będzie zdrowsza, córka zaczyna wchodzić, znaczy tylko jest już w wieku, no pytanie wobec czego ten czas, kiedy zaczyna się patrzeć na sylwetkę, jest już taki, gdzie to zaczyna się. Co jest najciekawsze, jeżeli jesteście Pani wzorem, to z czasem dzieciaki zaczynają zdrowo jeść. Poprzez przykład. Tak jest ze wszystkimi przykładami, czy palenia, czy picia alkoholu, czy jedzenia, śniadania. Jeżeli te rzeczy się pojawiają w domu, możemy dzieciom mówić, nie rób tak albo rób tak, ale jeżeli my robimy inaczej, nasze dzieci biorą z nas przykład. I to jest, robiłam kiedyś badania na temat tego, które dzieci jedzą śniadanie w szkole. I dokładnie to się pokrywało z tym, którzy rodzice jedzą. Oczywiście miałam spotkanie z rodzicami, rodzice na sali gimnastycznej i mówią, ale ja mówię mojemu dziecku, żeby chciało, żeby jadła, a ona nie chce jeść. A moje pierwsze pytanie, a czy Pani je śniadanie? No nie, ale. Ja mówię, to dziecko to dokładnie robi to samo. Nie, ale. Biorą go do szkoły i nie jedzą tych śniadań. Dlaczego? Bo nie mają nawyku. Bo nie ma wprowadzonego czegoś w domu. Czyli przez
Od czego zaczynamy? Oczywiście od śniadania. Ja jestem pewna, że wszystkie Pani jedzą śniadanie. Nie ma Pani, które by nie jadły śniadania, bo wiecie Pani, jaką śniadanie ma wartość. Czy któraś z Pani chciałaby się podzielić wiedzą na temat tego, po co jemy śniadanie? Super. Ale jakieś porównanie do czegoś może? Skąd, jak ten zasób energii? No to jak mamy zasób energii, to jest bardzo dobre i to jest dobra odpowiedź. Tylko gdybyśmy mówili tylko o zasobie energii, to zjemy takie śniadanie, cały dzień nie będę musiała jeść. Dlaczego nie? Może się tego rodzimy gdzieś, prawda? Mam bardzo prostą odpowiedź. Nasz organizm jest stworzony tak jak samochód. Albo samochód na kształt naszego organizmu może bardziej by pasował. Czyli potrzebujemy wytworzyć energię, ale jej za bardzo nie skumulujemy. I teraz tak. Mamy tutaj kierowców, czy niewiele? Wszyscy kierowcy, super. To nie było, wiecie, najdawniej to się do facetów mówiło o samochodach, a teraz jak kobiety są kierowcami, to te przykłady są również dla kobiet. Jeżeli odpalamy silnik w zimie, możemy od razu pojechać, ale co zazwyczaj wtedy silnik się męczy. Jeżeli mu damy troszeczkę czasu na rozruch i on będzie na ciepłym silniku i będziemy mu spokojnie dodawać gazu, to on będzie mniej paliwa spalał, ale będzie nam wytwarzał większą prędkość, lepiej energii. Wobec czego tak jest z naszym organizmem. Systematyczne dodawanie gazu, a u nas to dodawanie gazu to jest jedzenie i przetwarzanie energii. Druga rzecz. Na pewno Pani myśli nieraz ogniska, macie kominki, rozpalacie w kominkach, w piecach. Kiedy mamy najwięcej ciepła w domu? Jak rozpalimy? Rozpalimy porządnie, konkretnie, czy jak tak będziemy podpalać trochę i trochę? Porządnie. I teraz moje drugie pytanie. Jak mamy rozpalone w tym piecu porządnie i dwie godziny nam się już tak paliło w tym piecu konkretnie, i dokładamy wtedy jeszcze do takiego, gdzie mamy dużo żaru, parę drewien czy czegokolwiek innego, to wtedy znowu mamy dużo energii, tak? A jeżeli pozwolimy w tym piecu wypalić się tam, będzie ledwo żar i dorzucimy, to co będzie? Będzie się tło, ale będzie taka energia, będzie ciepło w domu, średnio, przeleci przez rury i guzik z tego, ale będzie za to dużo popiołu. I to dużo popiołu, to jest to, co nam się odkłada tu i tu, gdzie? A my chcemy mieć energię, a nie popiół, wobec czego potrzebujemy jeść. Często, regularnie i zaczynać od samego rana, bo wtedy rozgrzały się nasz piec. Po południu możemy mniej. Czyli ile razy dziennie powinniśmy jeść? Pięć, a dlaczego pięć? Żeby dopisać regułka. A dlaczego nie cztery? Bo cztery to już jest to wygaszanie pieca i cztery posiłki są świetne dla osób, które nie mogą przytyć i chciałyby przytyć. Ponieważ wtedy właśnie trochę wygaszamy i zostawiamy popiołek. Czyli dla osoby, która chce schudnąć, pięć małych posiłków, dla osoby, która chce przytyć, cztery trochę większe posiłki. No chyba, że są problemy żołądkowo-jelitowe, no to już są inne zasady. Dobrze, i teraz mam kolejne pytanie. Powiedzmy, że potrzebujecie Pani zjeść w ciągu dnia, na przykład daje 1500 kalorii. To czy 1500 kalorii zjedzone rano równa się 1500 kalorii zjedzone wieczorem? Czy to jest to samo? Nie. Zdecydowanie nie, dlatego że wieczorem jak zjemy, nie zdąży nasz organizm sobie z tym poradzić, zalegnie nam wszystko i zostawi znowu tam, gdzie nie chcemy, albo będzie gniło w przewodzie pokarmowym, bo on w tym czasie nie jest przyzwyczajony do, znaczy przystosowany do tego, żeby się dobrze odżywiać. Czyli matematyki tutaj nie uwzględnimy. Ona jest nam potrzebna do jakiejś normy, że wiem, że jeżeli mam w ciągu dnia do zjedzenia 1500 kalorii, to sobie to jakoś rozłożyć. Ale nie rozkładamy tego obojętne jak. Jak to powinno wyglądać? Obiad. Warto by było, żeby nie był ostatnim posiłkiem, co się coraz częściej zdarza przy pracy. Jeżeli tak już musi być, to wtedy ten obiad nie będzie
na obiad o 13 możemy zjeść kawałek mięsa, kaszę i warzywa, a obiad zjedzony w porze kolacyjnej to już będzie sam kawałek mięsa i warzywa, albo sam kawałek kaszy i warzywa. Znaczy trochę kaszy i warzywa. Dlaczego? Bo tu posiłek, który jest mieszany białkowo-węglowodanowo tłuszczowy na kolację, 5 godzin, do 5 godzin może przebywać w żołądku i nie zdążymy sobie z nim poradzić. A zjedzony o 13 nasz organizm jeszcze zdąży sobie z nim poradzić. Jak powinno wyglądać śniadanie? Jakie śniadanie Pani byście preferowały? Jedną kawałkę z winą, a drugą na słodko. Nie wiem czemu. I teraz popatrzcie Pani, jak różnie jecie. Ja nie powiem, że któreś jedzenie jest złe, albo któreś jest dobre. Nie ma jednej złotej zasady. Warto jest, jeżeli chcemy skupnąć na przykład, wyeliminować pieczywo, przynajmniej na jakiś czas, a jeżeli nie potrafimy żyć bez pieczywa, to przerzucić się na pieczywo żywe. Czyli zrezygnujemy w ogóle z pieczywa pszennego, czyli żyt nie może być. Proszę? Ja mówię o tym, co proponuję, że warto. A Pani wyborczy, Pani to zrobi. No nie, ale ja myślałam, że to po prostu, skoro jest kwaśne i niesmaczne, to proszę, nie jest dobre. Są jeszcze różne ciekawe rzeczy. Można w ogóle przewartościować swoje myślenie, bo nie jesteśmy nauczone jeść pieczywo. A to pieczywo wcale nam do szczęścia nie jest potrzebne. Już ponad 100 lat temu profesor z Krakowa, który zajmuje się profilaktyką i chorób przewodu pokarmowego i najważniejszym internistą, no teraz już świętej pamięci, napisał książkę, w której podano, jak powinno wyglądać śniadanie. I tam nie było pieczywa. Tam było 25 gramów brązowego ryżu, 25 gramów kaszy jaglanej, to wszystko zalane gorącym mlekiem. Teraz to jest nagłówka na mleko, ale mówię to jak w tej książce jest napisane i to jest jak najbardziej aktualne do dnia dzisiejszego. Do tego 2-3 orzechy, mogą być włoskie, mogą być laskowe. Do tego łyżka pestek, czyli czy to jest i słonecznika, dyni, jakiekolwiek z pestek, siemielnione jak najbardziej. I to wszystko chwilę podprażone i takie śniadanie, jak to nazwał śniadanie młodości. Czyli ilość wartości, bo co nam daje pieczywo? Pieczywo daje nam trochę witaminy B i pieczywo daje nam trochę, no daje nam kalorie oczywiście, no i może nam dać błonnika, jeżeli pijemy dobre pieczywo, bo pijemy tylko białe albo ciemne, ale radione karmione, to nam błonnika to sobie możemy szukać i szukać nie znaleźć. Ale powiedzmy, że jemy dobre pieczywo wartościowe, które ma błonnik. To tyle. Natomiast możemy to spokojnie zastąpić innymi rzeczami, które będą miały dużo więcej wartości odżywczych, a nie będą nam blokowały, znaczy nie będą nam ograniczały ilości składników, które spożywamy. Także warto zacząć śniadanie od tego, żeby śniadanie było do 400 kalorii, natomiast żeby miało jak najwięcej wartości, jak najmniejszej właśnie tej ilości kalorii. Czyli przełożenie, jeden orzech da nam więcej niż ćwiartka kromki chleba, a będą miały podobną kaloryczność. Łyżka pestek różnego rodzaju da nam dużo więcej wartości niż kromka chleba, która będzie znowu proporcjonalnie podobnie kalorycznie. Czy śniadanie na ciepło czy na zimno, to już od Pani zależy. Ale Pani mówiła białe sery. Zdecydowanie sery białe mają fajne przełożenie białka na ilość kalorii, czyli to jest też fajna rzecz pod warunkiem, że mamy zdrową wątrobę, że mamy zdrową śledziotę. Jeżeli mamy, często chorujemy, to nabiały niestety nam troszeczkę blokują pracę śledziony i wątroby i przez to możemy, jak mamy, często się przeziębiamy w zimie, lepiej wykluczyć wszelkiego rodzaju nabiały na jakiś czas. Mleko sojowe? Mleko sojowe, jeżeli dobre jakościowo, to tak, natomiast mamy kłopot z tym mlekiem dobrym jakościowo.
nawet sam umrę postojowe. Nie robiłam sama osobiście, tak, że nie powiem paniom, ale wiem, że jak się stuka w internecie mleko sojowe, to jak zrobić w domu mleko sojowe, to jest na to sposób. Przy czym kłopot polega na jednym. Jeżeli chcemy wykluczyć rzeczy, które są modyfikowane genetycznie, to praktycznie ta soja, którą kupujemy, zwyczajnie to jest soja modyfikowana. Także to od pań zależy. Czy ta modyfikacja genetyczna uważacie panie, że jest szkodliwa, czy nie? Pozostawiam to do własnej oceny. To, co bym chciała, żebyście panie sobie zapamiętały na dzień dzisiejszy, co z dzisiejszych warsztatów, żebyście panie wyniosły, to ilość wody, którą macie wypijać, regularność posiłku, która jest istotna, śniadanie, które żeby się mieściło w okolicach 400 kalorii, jeżeli ktoś z pan chce redukować wagę, no to 300, 350, 400 to jest nawet zwykłe śniadanie. I na koniec jeszcze powiem, bo dzisiaj nam się już będzie czas kończył, że aktywność fizyczna, taka jaką pani macie, czyli ta godzina aktywności 2-3 razy w tygodniu, to nie jest aktywność, do której będziemy doliczać w swoim pożywieniu kalorie. Dlaczego? Dlatego, że nasze babcie miały o wiele więcej aktywności. My, jak sama pani powiedziała, jesteśmy same wszystkie kierowcami. Która z nas chodzi wiecznie z kilometrami z zakupami? Żadna. Podjeżdżamy samochodem. Mamy trampki automatyczne, mamy sprzęty, które za nas pracują. Tej aktywności mamy dużo mniej niż nasze babcie. Czyli my tę aktywność, bo my mówimy, że jest dodatkowa, bo chodzimy na fitness, powinniśmy traktować jako to, co jest zupełną normą. Tak, no zupełną normą. Nie traktować tego jako aktywności. Po czwartej godzinie powinniśmy uważać, że to jest aktywność. A do 3 godzin dziennie, jak pozostałe 6 czy 7 pracujemy na krześle czy biurku, no to już niestety nie. Mam nadzieję, że pani nie zamąciłam dzisiaj. Mam nadzieję, że będziecie pani miała ochotę przyjść na następne spotkanie. Obiecuję więcej szczegółów, od czegoś trzeba zacząć, bo nie wiem, jaką pani macie wiedzę, czyli od czegoś musiałyśmy od ogółu zacząć, ale mam nadzieję, że od ogółu przejdziemy do szczegółu i będziecie pani miały troszeczkę więcej informacji ode mnie. Następnym razem, jak się spotkamy, jeżeli pani będziecie miały ochotę, będę miała ze sobą wagę, analizator składu ciała, w którym robię 9 parametrów. Tam będziemy miały ilość tłuszczu w organizmie, wody, masy mięśniowej. Także będę rozbierać wtedy ewentualnie ze skarpet, tak z niczego więcej. Tak, i przecież to jest taka prawda, że tak powiem, tej masy, bo tak trochę brzmi dziwnie. To jest prawda, to jest impedancja elektryczna, czyli mały impuls elektryczny przechodzi przez nasze ciało i tam, gdzie jest tłuszcz opór jest inny, tam, gdzie są kości opór jest inny. Czyli już mamy te parametry, także to są bardzo prosta zasada, także nie ma tam jakiejś wielkiej filozofii, a aparat później już sobie matematycznie na tej podstawie wylicza. Także przeciwwskazania są dwa, ciąża i rozrusznik serca. Innych przeciwwskazań nie mamy, także jeżeli pani będzie miała ochotę, to będzie można po